Dobra, no to sobie zaczniemy, skoro już się udało. Wszystko. Tak, dajmy sobie chwilkę na skierowanie uwagi na siebie, poobserwowanie oddechu, więc zaczniemy sobie od no, po prostu wygodnego siadu. Może być siad skrzyżny, może być też inny siad. Tak jak czujesz, wydłuż sobie przód, tył ciała. Zobacz, czy barki są rozluźnione. Można sobie zawsze zrobić głębszy wdech. I dłuższy wydech, też taki przez usta, żeby spuścić trochę tego napięcia. Można to powtórzyć, jeżeli znowu głębszy wdech i dłuższy wydech. No i powolutku sobie wróć do naturalnych oddechów. Na razie oddechy naturalne. Natomiast staramy się utrzymać wydłużoną pozycję, ale nie napiętą. No i powolutku zamknij sobie oczy. Jak sobie zamkniesz oczy, to skieruj uwagę, skoncentruj uwagę na sobie, skieruj uwagę na swoje wnętrze. Zanurz się w różnych odczuciach, które płyną z wnętrza właśnie. No i możesz też sobie zadać pytanie, jak się dziś czuję. Nie po to, żeby udzielić odpowiedzi głową, myślami, tylko po prostu, żeby właśnie pozwolić sobie poczuć ten swój stan dzisiejszy. Z każdym kolejnym oddechem pozwalaj, żeby ciało stopniowo miękło, żeby rozluźniały się gałki oczne, pozwól skórze na twarzy zmięknąć. Powoli sobie możesz zacząć wprowadzać modyfikację oddechu, czyli oddech ujjayi. Chcemy nadać delikatny dźwięk oddechowi, tak żeby troszkę tym samym wydłużyć wdechy i wydechy. Czyli robimy ujjayi, tak jakbyśmy wypowiadali głoskę H bez otwierania ust. No i też jeśli możesz, to wyrównaj sobie wdechy i wydechy. Zwróć uwagę, jaki jest brzuch. Czy jest rozluźniony i miękki, czy może już delikatnie aktywny. Jeśli jest rozluźniony, to powoli zacznij go aktywować, czyli pępek w stronę kręgosłupa. Chcemy nadać sobie pewne wsparcie ze strony ściany brzucha. Jak pępek się wesie do kręgosłupa, to też poczuj, że dzięki temu wdechy zaczynają nas bardziej wydłużać. Też sylwetka się trochę poprawia. Czyli delikatnie pępek do kręgosłupa i zaobserwuj, jak ta taka w sumie subtelna praca jednak zmienia też odczucia wewnątrz ciała. Czyli tułów się zaczyna wydłużać, plecy dostają wsparcie ze strony przodu ciała. Jak mamy aktywny mięsień poprzeczny brzucha, to też możemy jeszcze wykonać napięcie dna miednicy, delikatnie aktywować dno miednicy, czyli wykonujemy Mula Bandhę, no oczywiście na takim subtelnym poziomie. Tak, żeby ta praca dna miednicy i mięśnia poprzecznego ze sobą współpracowała. No i zaczniemy się poruszać. Więc z kolejnym wdechem, na razie ruchy ramion sobie zrobimy, z wdechem unosimy ramiona w górę i wydech opuszczamy na dół. No i płynnie wdech, ramiona w górę i wydech na dół. I wdech, ramiona w górę i wydech na dół. I teraz wykonamy całość w drugą stronę, czyli
Wdech, ręce bokiem do góry. Wydech, opuszczamy przodem. Wdech do góry. Wydech, opuszczamy przodem i ostatni raz wdech. I wydech. OK. I zmienimy sobie układ nóg. Znowu wróćmy sobie do wydłużenia przodu, tyłu ciała. Delikatnie aktywujemy brzuch i możesz sobie położyć dłonie na dolnych żebrach, albo jeżeli ci jest wygodnie, to objąć się w talii, tak żeby poczuć całą tą obręcz dolnych żeber. A gdyby to było napinające dla barków, też można sobie położyć grzbiety dłoni w okolicy dolnych żeber, bo oba ruchy są OK. No i zamknij sobie oczy. I teraz przy delikatnie aktywnym brzuchu chcemy poczuć, że oddech jest rozluźniony i przepona sobie schodzi nisko, ale z racji napiętego brzucha będzie rozszerzać nam dolne żebra. Czyli na wdechu poczuj ruch dolnych żeber, także one się rozszerzają. I pamiętam, że te dolne żebra mamy i z przodu brzucha, i po boku, ale też na plecach. Także to jest cała taka obręcz. A na wydechu dolne żebra sobie wracają. No i tak około 3, 4, może 5 oddechów. Wdech, rozszerzamy dolne żebra. Wydech, pozwalamy, żeby sobie wracały. Czyli cały czas delikatnie aktywny. Mięsień poprzeczny brzucha też Mula Bandha. No i ostatni raz wdech. I rozluźnij sobie ramiona. I teraz przy rozluźnionych ramionach jeszcze takie 3 oddechy, starając się poczuć ten ruch dolnych żeber od środka. Delikatnie aktywny brzuch. Wdech, rozszerzają się dolne żebra i wydech, wracaj. No i trzeci oddech. OK. Z kolejnym wdechem uniesiemy sobie ręce na wysokość barków i cały czas staramy się mieć aktywny brzuch. No i z wydechem powoli opadamy sobie do skłonu na prawo. Ręka lewa na razie do pion. Wdech, wydłużamy sobie tą lewą rękę i z wydechem łagodnie się skłaniamy w prawo. Wdech, ręka do pionu, tułów się troszeczkę unosi w górę i z wydechem prowadzimy sobie rękę po takim półokręgu do podłogi, czyli mostek będzie się obracał do podłogi. I wdech do góry. I wydech, skłon do boku, czyli powtarzamy sobie tą winiasę. Wdech do góry, do pionu i wydech po półokręgu z rotacją tutaj w klatce piersiowej. Wdech, no i tutaj szukamy delikatnej aktywacji brzucha, pępek do kręgosłupa, wydech, skłon. Tak jak czujesz, że tam ciało się powoli otwiera, to musisz troszeczkę pogłębiać. Wdech do pionu i wydech po półokręgu. Schodzimy do podłogi. I wdech, ręka do pionu. I teraz na drugą stronę. Powoli ciągniemy sobie ręką, wdech, unosimy się do góry i wydech w drugą stronę, na razie rękę pionowo w górę. Wdech, wydłużamy sobie prawy bok, no i wydech, skłaniamy. Czyli całą tą sekwencję powtarzamy sobie 3 razy, najlepiej w swoim tempie. Wdech, góra i wydech, prowadzimy ręką tułów do rotacji, tak żeby też mostek popatrzył do podłogi. Jako że robimy to na kilka razy, to pozwalaj powoli ciało się otwierać, jak na początek zdecydowanie łagodnie, a jak czujemy, że te zakresy się powoli otwierają, to wtedy możemy troszkę pogłębić. Wdech do góry i wydech po półokręgu i wdech. Ostatnia zmiana. Staramy się też utrzymywać tułów, czyli ta ręka na dole, ona tylko tak służy naszej delikatnego wsparcia. Nie opieramy się na tej ręce. Wdech
I wydech. Schodzimy sobie tak, żeby tuł się skręcił. I wdech do góry. I powoli wyciągamy ręką tułów do pionu. I dodajemy sobie drugą rękę. I zrobimy jeszcze teraz takie opadanie wiatraczkiem, czyli z wydechem opadamy sobie na prawo. No i ręka lewa do skłonu. I teraz jak będziesz się unosić do pionu, bo będziemy robić na drugą stronę, to najpierw poszukaj ruchu ręką. Czyli ręka zaczyna ciągnąć tułów i wdech. Do góry, wydech. No już bardziej płynnie, czyli zależy mi na tym, żeby był ten ruch wyprowadzania nas do pionu z ramienia, czyli ręka ciągnie, jest ten cały, cała ta siatka powięziowa sobie pracuje i ją aktywujemy, czyli nie unosimy się takiego odbicia tułowia, tylko właśnie wykonujemy to ciągnięcie ręką. Wdech do centrum i wydech. I wdech, wydech. Jak najbardziej takim łagodnym ruchem, miękkim. Wdech, ale cały czas z delikatnie aktywnym brzuchem. Zrobimy sobie po jeszcze po jednym razie, na jedną, na drugą stronę. Wydech, skłon i wdech. Ręka nas wyciąga i wydech. No i wdech do góry. Teraz otworzymy sobie troszkę bardziej ramiona, tak żeby kciuki pociągnąć w tył, aktywny brzuch. Musimy tutaj pociągnąć, otworzyć klatkę piersiową. I z wydechem odchylamy miednicę do tyłu, zaokrąglamy plecy, łączymy dłonie przed sobą, głowa też tutaj sobie opada. I wdech. Drugi raz, zrobimy tak jeszcze dwa razy, kciuki w tył. I wydech, zaokrąglenie. I trzeci raz. Wdech, aktywny brzuch, tak żeby odcinek lędźwiowy się nie przeginał. I wdech. I z wdechem ramiona do góry. Wydłużenie w górę. I wydech, skłon do przodu. Takie trzy oddechy. Puść sobie głowę, niech tułów się zaokrągli. No i rozluźnienie. Wydłuż sobie wydechy, czyli takie około trzy oddechy robimy z wydłużonym wydechem. No i po trzech oddechach powolutku sobie powoli się uniesiemy w górę. No i opuść sobie ramiona i zmienimy sobie pozycję. Czyli wejdziemy sobie na razie do klęku podpartego. Wchodzimy do klęku podpartego, dłonie pod parkami, palce dłoni rozszerzone, stopy na szerokość bioder mniej więcej, kolana na szerokość bioder, palce dłoni wydłużone. I głowa jest na przedłużeniu kręgosłupa. Na razie szukamy takiego neutralnego ułożenia dla kręgosłupa, zrównoważonej pracy przodu i tyłu ciała. Czyli nie ma jakichś przesadnych wygięć w żadną stronę. I teraz wydłużone palce stóp, robimy sobie wdech, a z wydechem podwijamy palce stóp i wciskamy nasady palców do podłogi. I wdech, wydłużamy palce stóp, czyli na razie sama gra jest, można powiedzieć, w palcach. Wydłużenie, wdech i wydech, podwijamy palce stóp i jednocześnie nasady palców do podłogi. I wdech, wydłużenie, i wydech, palce stóp podwinięte i wciskamy sobie nasady palców. No i tak jeszcze trzy razy. Wdech, no i obserwujemy, jak ten ruch wpływa na nasze plecy, brzuch. Wdech, wydłużamy i wydech, podwijamy palce stóp i dociskamy do podłogi. Może nawet kolana będą miały ochotę się troszkę unieść. Wdech, wydłużenie i ostatni raz wydech, dociskamy. I wdech, wydłużamy z wydechem, chwilkę odpoczynku, więc wchodzimy sobie do pozycji dziecka, kręg po kręgu schodzimy na dół.
dłonie pod czoło i takie dosłownie trzy oddechy z takim poczuciem, że zupełnie możemy puścić ciało, pozwolić mu się rozluźnić. Zobacz, czy twarz jest rozluźniona. No i też wdech prowadź w kierunku pleców, wydech rozluźniony brzuch. No i wydłuż sobie ręce do przodu. Z wdechem ponownie wchodzimy do kręgu podpartego, możemy przez okrągłe plecy i znowu neutralne ułożenie dla naszego tułowia, czyli lekko wkręcodolne plecy, brzuch aktywny. No i w kręgu podpartym staramy się odtworzyć tą pracę, która miała miejsce przed chwilą, czyli w tym wciskaniu stóp do podłogi, czyli właśnie szukamy tego wyssania pępka do kręgosłupa i takiego delikatnego napięcia okolicy talii naszej, tak? Czyli ściany brzucha głębokiej i okolicy talii. Teraz powoli prawa noga w tył. Nasady palców są na ziemi, czyli prawa stopa jest wydłużona. Jak wydłużyliśmy prawą stopę, to też obserwujemy, czy nie odkręciły nam się na razie za bardzo biodra. Na razie szukamy równego ułożenia dla pośladków, dla bioder. I robimy sobie wdech. I z wydechem po półokręgu ciągniemy sobie stopą po ziemi, tak żeby przestawiła się gdzieś mniej więcej na wysokości kolana. Z kolejnym wdechem odpychamy się od lewej dłoni i prawa ręka w górę, czyli skręt tułowia, brzuch delikatnie aktywny i wydech, powrót prawej ręki na ziemię. Z kolejnym wdechem unosimy sobie prawą nogę i teraz ją unosimy nad ziemię, kierujemy w tył, też nie za wysoko, tak żeby cały czas te pośladki były na jednej wysokości i wydech odkładamy prawe kolano na matę. No i na drugą stronę będziemy sobie robić na zmianę raz na jedną, raz na drugą stronę, czyli wdech, lewa noga w tył, nasady palców na ziemi, wydech, przesuwamy sobie stopę na wysokość, na lewą stronę, na wysokość kolana, wdech, lewa ręka w górę, skręcamy sobie tułów, wydech, powrót, wdech, teraz unosimy lewą nogę, wydłużamy i wydech, odkładamy. Wdech, prawa noga, na razie na ziemi stopa, wydech, po półkręgu do boku, wdech, prawa ręka w górę, otwarcie, brzuch aktywny, wydech, na dół, wdech, uniesienie nogi i wydłużenie i wydech, odkładamy. Lewa noga, wdech, nasady palców na ziemi, wydech, suniemy po ziemi do boku, wdech, lewa ręka w górę, wydech, na dół, wdech, lewa noga wydłuża się w tył i wydech, odkładamy. I ostatnia zmiana, wdech, prawa noga w tył, wydech, suniemy sobie po podłodze, wdech, prawa ręka do góry z aktywnym brzuchem, wydech, na dół, wdech, uniesienie prawej nogi, wydłużenie i odstawiamy. I lewa noga, wdech, wydech do boku, wdech, lewa ręka w górę, wydech, na dół i wdech, lewa noga w tył, wydłużamy brzuch aktywny, wydech, kolano wraca sobie na matę. Robimy sobie spokojny wdech, z wydechem koziogonowa w dół, czyli robimy pozycję kociego grzbietu, znaczy koziogonowa w dół, w sensie miednica się odchyla do tyłu, zaokrąglamy plecy, trzymamy to zaokrąglenie, robimy wdech, z wydechem przesuwamy sobie biodra w tył w kierunku pięt, ale nie siadamy na piętach. I dopiero z kolejnym wdechem miednica do przodu, przesuwamy się na dłonie i wracamy do neutralnego ułożenia kręgosłupa. I teraz wejdziemy sobie do psa z głową w dół. Robimy wdech, brzuch aktywny i z takim aktywnym brzuchem z wydechem podwijamy palce stóp. Pies z głową w dół, kolana są lekko zgięte.
Szukamy tutaj równowagi między prawą, lewą stroną ciała, między przodem i tyłem ciała. Mamy sobie spokojny wdech, wydech i podejdziemy sobie stopami do dłoni i dłońmi do stóp. Gdzieś po środku maty się spotykamy. Robimy tutaj wdech, dłonie na czubkach palców, mały step do przodu. Wydech, rozluźniamy tu łokcie zgięte i na lekko zgiętych nogach kręg po kręgu z wdechem unosimy się do góry. Na końcu też unosimy sobie ręce w górę i wydech, opuszczamy ręce na łyk herbaty. Tak, tu jest ten moment, Kasiu, że ci obcina głowę, ale nie szkodzi. Wiesz, no. No trudno. Jesteś, teraz cię widać w całości. Jesteś w takiej jasności. W ogóle to jest tak, że słońce wydaje się, że daje takie ciepło, a jak wczoraj wyszłam, to się tak zderzyłam z takim zimnem, że zwątpiłam. No, no ale to taka pogoda w marcu, co nie? Dobra, stanę sobie bokiem. Stajmy sobie w samastiti, czyli takiej pozycji, powiedziałabym, komfortowej, wygodnej, zrównoważonej i też stabilnej. Więc patrz sobie, wzrok sobie zawieść tak, żeby patrzył do przodu. I staramy się mieć taką pozycję jak najmniej, tak aby jak najmniej wysiłku w nią wkładać. Możesz sobie przymknąć oczy i właśnie zobaczyć, jak czujesz. Czy to jest trudno utrzymać tą pozycję, czy może stosunkowo łatwo, czy jest jakaś delikatna praca w ciele, czy właściwie nie obserwujesz. Może być tak, że właściwie stać możemy na różne sposoby. Więc chciałabym, żeby była taka delikatna praca, jeśli chodzi o te najgłębsze części, te najgłębsze warstwy. Więc zacznijmy sobie to budować od stóp, czyli delikatnie sobie aktywujemy stopy, łuki stóp poprzez dociśnięcie środka pięty. Tak, dociskamy środek pięty, obserwujemy, jak to wpływa na nogi. Jak dociśniemy środek pięty, to też dobrze, żeby kolana były w lekkim zgięciu. Tak jak zaczynamy dociskać środki pięt, a kolana będą proste, będzie to raz, że trudne do utrzymania, a dwa, że pojawia się tam bardzo dużo napięcia. Więc lekko zgięte nogi w kolanach. Dociskamy też, równoważymy ten docisk pięt przez dociśnięcie nasady dużego palca, prawej i lewej stopy i małego palca. No i obserwujemy taką delikatną siłę, która jest w stopach i zaczyna iść w górę, można powiedzieć, ciągnie się w górę ta siła. Kolana są w lekkim zgięciu. Miednica ustawiona w takim neutralnym ułożeniu. Wracamy sobie cały czas też do pracy brzucha, czyli pępek delikatnie do kręgosłupa. I zatrzymaj się uwagą w okolicy dolnych żeber. I poprowadź sobie kilka bardzo świadomych oddechów, tak żeby znowu poczuć, że dolne żebra się rozchylają na boki. Możesz też położyć dłonie, albo możesz po prostu to wyczuć. Ręce są zupełnie luźno. I głowa na przedłużeniu szyi, nie wysuwamy głowy do przodu. Ok. Z kolejnym wdechem odpychamy się od stóp i jednocześnie zaczynamy unosić ręce w górę, ale staramy się to połączyć od podstawy pozycji, czyli cały czas docisk stóp do podłogi. Wdech, ręce do góry i ręce szerokie V. I z wydechem ręce opuszczamy, lekko sobie zginamy nogi w kolanach. Możemy też zaokrąglić sobie tułów. No już bardziej dynamicznie. Wdech, prostujemy sobie kolana, ręce w szerokie V. I wydech, schodzimy sobie do takiego przysiadu. Nie za głębokiego, ale z takim rozluźnieniem tułowia. No i drugi raz wdech. I wydech. I jak unosisz się w górę, to poczuj, że to jest od stóp, brzuch się aktywuje, ciało zyskuje na takim wydłużeniu, a z wydechem lekko się rozluźniamy. No jeszcze tak trzy razy. Wdech,
I wydech. Zaokrąglone plecy, miękkim ruchem wdech. Wydech. No i ostatni raz do góry, wdech. I z wydechem już tylko ręce opuszczamy. I wracamy sobie do tego naszego neutralnego ułożenia. Z kolejnym wdechem ponownie uniesiemy sobie ręce w górę. Możesz spojrzeć za dłońmi. I z wydechem wchodzimy do kagasany, czyli pozycji ptaka. Czyli opuszczamy sobie tułów tak, aby zatrzymał się równolegle do podłogi, a ramiona idą wzdłuż tułowia. Czyli tułów się ustawia równolegle. Biodra w tył, a głowa do przodu. Robimy tutaj sobie wdech. I z wydechem tym razem rozluźniamy się przez zejście do skłonu. Czyli pozwalamy, żeby tułów sobie zawisł. No i takie dwa spokojne oddechy w dole. Wdech do pleców, z wydechami rozluźnij brzuch. I znowu odpychamy się od stóp na lekko zgiętych nogach. Wdech. Unosimy się do góry i powtórzymy sobie pozycję ptaka, czyli stan sobie przodem. Wdech, wydłużenie z wydechem, aktywny brzuch cały czas utrzymujemy, ręce do przodu, a na końcu zaczynamy przestawiać w tył i zatrzymujemy się na jeden oddech. Tutaj głowa jest na przedłużeniu kręgosłupa, więc patrzymy w podłogę. Spokojny wdech, biodra w tył, czubek głowy do przodu. I wydech, teraz rozluźniamy sobie tułów, schodzimy do skłonu i znowu dwa oddechy przerwy. Głowa ciężka. I znowu wdech, poprowadź do pleców. Poczuj, że te dolne żebra na plecach się rozszerzają, ale tym razem brzuch jest rozluźniony. Więc na wydechu brzuch jest zupełnie miękki. I znowu wdech do pleców i miękki brzuch na wydechu. No i trzeci raz, odpychamy się od stóp, wdech, szukamy tej takiej siły wznoszącej w środku ciała. I trzeci raz, wydech, kagasana, czyli najpierw ręce nas wydłużają, brzuch aktywny, pępek do kręgosłupa, przekładamy ręce jak skrzydła ptaka. No i możemy tutaj sobie zostać na około 3-4 oddechy, czyli teraz troszkę dłużej, brzuch aktywny, stopy dociśnięte, biodra w tył, a czubek głowy do przodu. No i patrzymy w podłogę. Po takich 3-4 oddechach znowu rozluźniamy, czyli pozwalamy, żeby biodra się przechyliły bardziej do przodu, ręce opadają i skłon. No i tym razem takie 4 oddechy przerwy. Brzuch jest miękki. Wykorzystujemy wdech, aby sięgnąć do pleców z wydechami. Rozluźniamy brzuch. No i powoli odpychamy się od stóp. Unosimy się w górę. Już wydłużamy ręce. Wdech. I z wydechem ręce opuszczamy sobie na dół. I zmieńmy sobie pozycję tak, żeby też mieć troszkę miejsca za sobą, jeśli tam jesteś bliżej ściany. Czyli i przed sobą, i za sobą. I zrobimy sobie Virabhadrasana trzecią, Virabhadrasana trzecią ze Samasthiti. Więc zaczynamy od tego, że najpierw znajdujemy taką bardzo zrównoważoną pozycję, czyli i przód ciała pracuje, i tył ciała. Czyli szukamy takiego wsparcia z przodu i z tyłu. Lekko aktywny brzuch. Głowa jest nad szyją. I wdech, znowu odpychamy się od stóp. Unosimy ręce w górę. I teraz będziemy z wydechem przychylać tułów do przodu, ręce do przodu, jednocześnie prawa noga w górę. Więc opieramy się na lewej, powoli odrywamy prawą. No i schodzimy sobie tak, aby tułów zatrzymał się równolegle i wdech, wracamy sobie i z wydechem opuścimy ramiona. Było na przykład ciężko z równowagą, to można sobie połączyć stopy, zaczynać od tego, że stopy są najpierw złączone
I powtórzymy sobie na prawą nogę. Więc wdech, brzuch aktywny, pępek do kręgosłupa, mula bandha, lekko zgięta lewa noga i prawą nogę zaczynamy unosić w górę. Wydłużamy nogę w tył, a tu chce się zatrzymać równolegle do podłogi. Głowa też jest na przedłużeniu kręgosłupa i wdech. Wracamy sobie do góry. Wydech. Opuszczamy ramiona. Dobra. No i trzeci raz sobie zrobimy tak, żeby zatrzymać się na taki jeden do trzech oddechów w pozycji. Czyli jak już zejdziemy sobie do Virabhadrasana trzeciej, to się zatrzymujemy, obserwujemy, czy możemy spokojnie oddychać. Jeżeli możemy, to chwilkę sobie jesteśmy w tej pozycji. Wdech, ręce w górę, pępek do kręgosłupa, mula bandha i znowu prawa noga w górę i do tyłu. Tu zatrzymujemy tak, żeby był równolegle do podłogi. I jeśli możesz, to poczuj, jak są ułożone pośladki, czyli czy tam prawy się przesadnie nie uniósł. Jeszcze te 1 do 3 oddechów. Jak skończysz sobie swoje oddechy, to schodzimy tułowiem do skłonu, a nogę jeszcze uniesiemy sobie w górę do Urdhva Ekka Pada Prasarita Padottanasana, czyli prawa noga w górę. No i można się też chwycić lewą dłonią za lewą stopę, przyciągnąć sobie tułów, a prawa noga do sufitu, głowa rozluźniona i powoli prawa noga na ziemię i chwilkę sobie rozluźniamy w Uttanasanie. Wydłużamy sobie wydechy. Głowa rozluźniona. Znowu wdech do pleców, z wydechami rozluźniamy brzuch. No i jeszcze jeden spokojny oddech i odpychamy się od ziemi stopami. Wdech. Nosimy ręce w górę i z wydechem opuszczamy. I teraz na drugą nogę. Już teraz sobie stanę. A, myślę, że będzie po kimś ok. Dobra, można sobie połączyć stopy. Nie ułatwia to wtedy utrzymanie równowagi. Czyli lewa noga będzie unosić się w górę. Z wydechem unosimy ręce do góry. Przestałam sobie poskosić. I z wydechem powoli opieramy się na prawej nodze, lewa noga w tył. Na razie nie zatrzymujemy się w pozycji. Wdech, unosimy się do góry i noga pada z wydechem. Opuszczamy ręce. No i drugi raz, wdech, wpychamy się od stóp, wydech. Schodzimy sobie tułowiem, tak żeby mniej więcej równolegle się zatrzymał do podłogi. Noga w tył. Wdech. Do góry. I wydech. Opuszczamy ramiona. I za trzecim razem zostajemy sobie na takie spokojne 1 do 3 oddechów. Czyli obserwujemy, jaki jest oddech. Jeżeli się oddech gdzieś tam blokuje, no to krócej zostajemy. Nie forsujemy się, jeżeli czujemy, że oddychamy naturalnie, znaczy nie naturalnie, tylko w swoim wybranym rytmie, może być naturalnie, może być ze zmienionym rytmem, to zostajemy sobie i korzystamy z tej pozycji. Więc wdech. No i wydech. Aktywny brzuch. Staramy się schodzić spokojnie i jednocześnie unosić nogę w górę. Zatrzymujemy się w takim ułożeniu, żeby tułów był równoległy do podłogi, noga na przedłużeniu pleców. No i po tych trzech oddechach schodzimy tułowiem do ziemi, noga jeszcze w górze i zaczynamy opadać tułowiem do podłogi, a noga do góry. No i można się przyciągnąć prawą dłonią za prawą stopę.
I powolutku opuszczamy sobie nogę do podłogi i zostajemy w uttanasanie na kilka spokojnych oddechów, czyli w skłonie. Tułów rozluźniony, głowa rozluźniona. Możesz się złapać za łokcie i tak zadyngać trochę tułowiem, czyli tułów zupełnie luźny. Można go wprowadzić w taki ruch wahadłowy. Natomiast nogi delikatnie aktywne, czyli stopy dociśnięte. Nogi pracują. I można zmienić sobie też układ chwytu za łokcie. Ok. Dłonie połóż sobie na ziemi. Jesteśmy w takiej podpartej uttanasanie i schodzimy sobie samymi pośladkami do ziemi, czyli do kucania, tak żeby troszkę rozciągnąć plecy, więc z wydechem powoli opuszczamy biodra i wdech prostujemy. Jak gdzieś się odrywają pięty, no to można się zatrzymać i nie schodzić niżej. Rozciągamy sobie kilka razy plecy. No i teraz już schodzimy całkiem pośladkami do ziemi, tak żeby sobie siąść na ziemi. Ok. Dobra, położymy się na plecach, więc powolutku można przez bok. Kładziemy się na plecach, nogi skięte, stopy na macie, brzuch miękki. I połóż sobie dłonie na brzuchu. I zrób kilka takich spokojnych oddechów z rozluźnionym brzuchem. Możesz zamknąć oczy. No i poczuj, jak z wydechem brzuch unosi się, z wydechem brzuch opada. Wdech, brzuch się unosi. Wydech, opada w dół. I zanieś sobie powoli mocniej prawą nogę, stopa od podłogi się unosi, prawa, potem lewa. Łapiemy się za kolana, tak? Czyli przybliżamy sobie zgięte nogi do tułowia i trzymając się za kolana, poczuj, jak się czują plecy. No i poczuj, czego im potrzeba. Jeżeli czujesz, że na przykład byłoby miło się pokołysać z prawa na lewo, to zrób to tak, żeby rozmasować sobie dolne plecy. Można dodać ruch przetaczania po okręgu, czyli bardziej kołowy ruch nóg, jedną w drugą stronę. I zobacz, jak ten ruch działa na plecy. Można też się chwycić osobno za kolana i wykonać taki ruch naprzemienny. Raz jedna noga jest bliżej tułowia, raz druga. Taki trochę ruch jak na rowerze. Ok. Dobrze. I powoli sobie zestaw stopy na ziemię. Ręce rozłóż nieco dalej od tułowia, ale wygodnie. Nie muszą być tak prostopadle do tułowia, mogą być w troszkę mniejszym zakresie. Łączymy sobie stopy, łączymy kolana, robimy wdech i z wydechem pozwalamy, żeby kolana odpadły na prawo. I teraz zostawiamy sobie kolana po prawej stronie i lewą nogę, czyli tą górną, zgiętą, zaczynamy prowadzić bliżej prawej ręki, czyli lewe kolano zbliża się no mniej więcej w kierunku prawego łokcia i wydech, wracamy tak trzy razy, czyli sama górna noga lewa z wdechem zbliża się do prawego łokcia, a z wydechem wraca.
Kilka razy w ten sposób. I potem powróć sobie z wdechem kolanami do góry. A z wydechem opuszczamy kolano na lewo. Można się troszkę poprawić, jak sobie nogi opadną. No i teraz prawe kolano. Wdech zbliża się do lewego łokcia. I wydech, powrót. No i tak kilka razy. No i obserwuj, jak ten ruch wpływa na plecy. Ok. I powolutku zakończ z wdechem, wróć kolanami w górę. Pozostaw sobie ramiona rozpostarte. Stopy są na ziemi, kolana zgięte i połącz stopy i kolana. I teraz będziemy prawą rękę unosić w górę. Wdech, prawa ręka do pionu, do góry, a z wydechem chcemy prawą dłonią dotknąć lewej. Można też unieść głowę, jeżeli potrzeba tego, żeby wykonać ten ruch. No i wdech, wracamy prawą ręką do góry i wydech odkładamy na prawo. I teraz lewa ręka, wdech do góry, wydech, lewa dłoń do prawej, natomiast kolana są cały czas dociśnięte. I wdech, lewa ręka w górę i wydech, odkładamy. Czyli taki ruch tym razem klatką piersiową, natomiast nogi są nieruchome. One mają się dociskać do siebie, żeby stabilizować nam tutaj obręcz miednicy. Więc wdech, prawa ręka do góry, wydech, prawą dłonią dotykamy lewej, wdech, prawa ręka w górę i wydech na dół. Lewa ręka, wdech, wydech, sięgnięcie do prawej dłoni, wdech i wydech. No i ostatnia zmiana. Wdech, prawa ręka w górę, wydech do lewej dłoni, wdech i wydech. I lewa ręka, wdech, wydech, wdech do góry i wydech. Opuszczamy. Jak sobie opuścisz ramiona, to zbliż je w kierunku tułowia. Stopy niech cały czas będą przy biodrach, kolana zgięte, ale możesz rozsunąć sobie stopy, kolana. Teraz mając miednicę na ziemi, wykonaj sobie kilka ruchów przodu i tyłu pochylenia. Czyli ruszamy miednicą do przodu, do tyłu. Raz spojenie łonowe idzie bardziej do sufitu, a raz do podłogi. No i możemy to też połączyć z oddechem, czyli wydech, spojenie łonowe unosi się do góry, dolne plecy się bardziej dociskają do podłogi, a wdech, spojenie łonowe w kierunku podłogi, bardziej przychodzimy wtedy na kozię ogonową i dolne plecy się delikatnie oderwą od ziemi. Więc jak połączymy to z oddechem, to ruch jest stosunkowo wolny, on jest, ma mały zakres, więc trzeba go spowolnić i to też jest dobre w kontekście miednicy i jej pracy. Czyli nie spieszymy się z tym ruchem, obserwujemy, jak ruch miednicy wpływa na ruszanie się pleców i ruszanie się głowy. No i pozwalamy też na to, żeby na dobrą sprawę przez ten mały ruch miednicy całe ciało się delikatnie poruszało. Zobacz też, co muszą zrobić nogi, żeby wykonać ten ruch. Ok, i powolutku sobie dokończ przechylenie i wróć na takie centralne ułożenie miednicy. I wykonamy też ruch miednicą, ale z prawa na lewo. Czyli raz jeden kolec biodrowy schodzi bardziej do podłogi, a raz drugi, czyli ruch to prawo na lewo. I też tutaj się nie spiesz, obserwuj, jak ten ruch wpływa na całe ciało, co ciało robi, żeby ten ruch zainicjować. Jak to wpływa na dolne plecy, jak wpływa ten ruch na górne plecy.
I możesz też do tego ruchu dodać ruszanie głowy. Czyli jak miennica opada w lewo, to głowa niech sobie też opadnie w lewo. A jak na prawo, to na prawo. Niech ten ruch głowy będzie spokojny, w takich bardzo komfortowych zakresach. Zobacz, jak robisz ten ruch, kiedy ruch miennicy jest powolny, a jak nieco bardziej dynamiczny. No i powoli zatrzymaj ruch głowy i powolutku też zatrzymaj sobie już ruch miednicy i wróć do takiego centralnego ułożenia na kości krzyżowej. Kilka spokojnych oddechów wykonaj tak, żeby znowu poczuć, że z wdechem brzuch się nosi w górę, z wydechem brzuch opada. I teraz mając stopy blisko bioder, uniesiemy sobie dosłownie takie 2-3 cm miednicy do góry i przeniesiemy ręce za głowę. Ręce możesz poprowadzić też bokiem po ziemi, tak żeby nie robić takich bardzo obszernych ruchów, więc zrób sobie spokojny wdech, z wydechem unieś miednicę w górę, nie za wysoko i ręce przenieś za głowę, też w taki komfortowy sposób. Czyli miednica jest teraz uniesiona nad ziemią, nie za wysoko, ręce za głową i pozwól swojej miednicy się rozluźnić. Ona może zawisnąć tutaj na tym, można powiedzieć, takim stelażu z naszych nóg i też jest pewne oparcie na górze ciała, więc miednica może zupełnie zawisnąć. Więc pozwól sobie ją puścić. Tak, ona jest tak jak w takim hamaczku. I jak puścisz miednicę, to poczuj jej ciężar. Zobacz, że ona jest swobodna, można tak dla próby kilka razy nią poruszać. Jest nad podłogą, więc ma dość swobodny ruch. Możesz wykonać takie ruchy z prawa na lewo, ale też po skosie. Taka zupełna swoboda tej miednicy. No i potem sobie znowu pozwól ją puścić, niech sobie zawiśnie ponownie. Brzuch jest rozluźniony. I skoncentruj się na oddechu. I zrób sobie jeszcze takie 2-3 spokojne oddechy i potem powoli zacznij odkładać miednicę na ziemię. I wróć rękami wzdłuż tułowia. I jak już miednica się ułoży na ziemi, ręce wrócą, to będziemy przechodzić do relaksu końcowego. Więc jak potrzebujesz się przykryć, ubrać, wziąć coś pod głowę, to weź. Ubierz się, a jak nic nie potrzeba robić, to można sobie po prostu rozprostować nogi, rozłożyć ręce i przejść do Shavasana. Jak się ułożysz, to sobie to przypatrz się swojej pozycji, czy jest ci wygodnie. Jak ciało się wstępnie rozluźni, to też zobacz, czy jest symetrycznie ułożone, czy na przykład miednica nie jest jakoś krzywo ułożona. No, jeżeli wszystko jest w porządku z tą pozycją, to staramy się pozostać już nieruchomo. Czyli wprowadzamy ten bezruch do naszego ciała i pozwalamy, żeby z tego nieruszania się powoli przychodziło rozluźnienie. Czyli pozwalamy naszemu ciału skorzystać z tego, że się nie rusza i może się rozluźnić. Czyli poczuj, jak najpierw pojawia się właśnie ten
ten brak ruchu, zaobserwuj brak ruchu, taki zewnętrzny można powiedzieć. Kończyny się nie ruszają, ani ręce się nie ruszają, ani nogi. No i zaobserwuj, jak rozluźnia się powierzchnia ciała, rozluźnia się przód ciała, rozluźnia się tył ciała. I stopniowo to rozluźnienie wnika w głąb. I więc poczuj, jak te tkanki pod skórą miękną. I to rozluźnienie, zmiękczenie wnika coraz bardziej w głąb ciała, aż do jego wnętrza. Przenieś uwagę na swój brzuch. Poczuj rozluźnienie skóry na brzuchu. Poczuj, że brzuch jest miękki. I też w taki miękki, rozluźniony sposób poddaje się ruchowi wywoływanemu przez oddech, więc poczuj, jak na wdechu miękki brzuch bardzo spokojnie unosi się do góry, a na wydechu opada. Z wdechem brzuch się unosi w górę, z wydechem opada w dół. Przenieś uwagę na swoją miednicę, na biodra, na okolice bioder. Poczuj, że najpierw skieruj uwagę na pośladki, poczuj, że pośladki się rozluźniają i stopniowo to rozluźnienie wnika w głąb miednicy. Rozluźniają się też biodra, zewnętrzne części bioder. I od zewnątrz, aż do środka, aż do centrum, to rozluźnienie sobie przenika. Poczuj takie połączenie między brzuchem i tym jego spokojnym unoszeniem się w rytm oddechu i rozluźnieniem, które jest obecne w miednicy. Czyli brzuch jest miękki, on sobie faluje w rytm oddechu. I ta miękkość przenosi się właśnie na dół brzucha, stopniowo wnika sobie w głąb miednicy. I też da się zaobserwować takie przyjemne falowanie, które sobie płynie od brzucha, rozchodzi się w kierunku właśnie miednicy i jej wnętrza. Przenieś teraz uwagę na dolne plecy, poczuj swoje dolne plecy. Rozluźnij swoje dolne plecy. I wzdłuż kręgosłupa powędruj uwagą do środkowych pleców. I też je poczuj. Rozluźnij środkowe plecy i przenieś uwagę na górne plecy. Poczuj okolice łopatek i rozluźnij swoje górne plecy. Niech plecy się rozszerzą pod Twoją uwagą, zmiękną. I pozostając teraz z uwagą skierowaną na plecy, wyczuj ich subtelny ruch, kiedy oddychasz. Poczuj, że jak robisz wdech,
to plecy troszkę bardziej dociskają do podłogi, trochę bardziej się rozszerzają. Pojawia się delikatny ruch żeber. A kiedy robisz wydech, plecy się bardziej rozluźniają, miękną. Wdech, delikatne rozszerzenie żeber, rozszerzenie pleców, ich nieco większe dociśnięcie do ziemi, a wydech, rozluźnienie. I przez moment pozostań z uwagą właśnie na plecach. I obserwuj sobie ich ruch w rytm oddechu. Powoli pozostaw plecy i pozwól, żeby twoja uwaga teraz rozlała się na całą twoją osobę, czy już nie skupiaj się na żadnym konkretnym punkcie, ale bardziej rozlej swoją uwagę. I zaobserwuj, jakie wrażenia płyną z ciała. Zaobserwuj, jakie wrażenia przychodzą z umysłu. I miej w sobie akceptację dla tego wszystkiego, co przychodzi, niezależnie od tego, co to jest. Jakie to są uczucia, czy te przyjemne, czy nieprzyjemne. Miej w sobie akceptację dla tego wszystkiego, co się pojawia z twojego wnętrza, co wypływa z twojego wnętrza. I zrób sobie nieco głębszy wdech, dłuższy wydech i znowu głębszy wdech i nieco dłuższy wydech. I z każdym kolejnym oddechem pozwalaj, żeby uwaga teraz wypływała na zewnątrz. Skieruj swoją uwagę do świata zewnętrznego. Poruszaj sobie palcami dłoni, palcami stóp. Przywracaj tym samym świadomość ciała. Poczujesz, że ta świadomość ciała jest, to zacznij się spokojnie przeciągać. No i zginaj sobie nogi w kolanach. I powolutku przewracaj się na bok. I w tej pozycji na boku pozostań chwilkę, tak żeby stopniowo zakończyć sobie to zrelaksowanie i powrócić uwagą całkowicie na zewnątrz. Też na końcu sobie otwieraj oczy. Jak oczy się otworzą i będziesz gotowa, to powolutku unieś się w górę.
Ja dziękuję bardzo za wspólną praktykę.